Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić twarożek na surowo. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Wszystkie linki i składniki potrzebne do przepisu będą oczywiście w opisie filmu. Zaczynamy od wrzucenia do rozdrabniacza moczonych ziaren słonecznika. Nasiona powinny się moczyć przez przynajmniej 8-9 godzin, by pozbyć się kwasu fitynowego. Następnie dodajemy trochę soku z cytryny oraz trochę wody. Dodajemy trochę soli niejodowanej, płatków drożdżowych nieaktywnych, a także odrobinę pieprzu. Wszystko razem rozdrabniamy. Przekładamy masę do jakiejś miski i dorzucamy wcześniej pokrojonej cieniutko rzodkiewki. Można dodać też trochę szczypiorku i kopelku. Wszystko razem mieszamy i gotowe! Nasz twarożek nadaje się do jedzenia na przykład z chlebem witaliańskim. Smacznego!